Kiedy w 2006 roku obejmowałem stanowisko burmistrza Szczecinka, zrealizowałem jeden z moich kluczowych postulatów wyborczych, jakim było powołanie do życia gimnazjum numer 3. Nie wszystkim ten pomysł wtedy się podobał, nie obeszło się bez kontrowersji. A kiedy po 12 latach istnienia gimnazjum numer 3 przestało istnieć, zostało wcielone do szkoły podstawowej numer 7, kontrowersji również nie brakowało, tym razem zupełnie innych powodów. Szkoła wpisała się w edukacyjny pejzaż miasta, na trwałe zadomowiła się w świadomości mieszkańców Szczecinka, pozostawiając po sobie pozytywny ślad w postaci kilkunastu roczników absolwentów, dla których popularne gimnazjum imienia Adama Giedrysa zawsze będzie miejscem szczególnym i wyjątkowym.